The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Lies of P. I witam się z wami nawet dwójnie, ze względu na to, iż nie przywitałem się z wami w taki sposób właśnie w poprzednim materiale. Troszkę się zapomniałem, zobaczę czy miałem, miałem rację, bo jest, skoro jest marionetka pokazana na Stargazerze, to znaczy, że można mu ten gest pokazać. Hello, my only friend. Being angry for someone else's sake. I think it's brave. I hope I find someone I can be brave for. Thank you so much. Okej, uśmiechające ergo. Dobra, nie mam żadnego pojęcia, kiedy znajdę czwarty, czyli ostatni gest z tego, co widziałem na fandomie, ale prędzej czy później to ogarniemy. Dobra, teraz lecimy do mostu. Tylko teraz tak, zdobyłem w sumie jeszcze jeden, kolejny i zarazem chyba przedostatni klucz od trójcy. O, pięknie, jest otwarte. Piąty i przedostatni klucz trójcy zdobyłem, ale nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest sanktuarium, które mogę nim otworzyć. Oh, you're here! See? I told you I'd do it! No trace of Alidoro inside, though. And the Hermit's Cave itself is too deep for me. My next stop is the Relic of Trismegistus, one of Alidoro's favorite treasure-hunting grounds. I'm curious why he'd go back there time after time. Oh. Maybe I'm getting the hang of this sort of work. See you later, treasure hunter. I'm trying to track down Mr. Alidoro. We can catch up later. Okay, czyli nic nowego. Zaraz tam pójdziemy. Najpierw ogarniemy sobie to. Co mamy? Półka oczyszczenia. No to jest jawna pułapka. Serio nie mogę tego rozciąć? Come on. Wchodzić w to nie będę. Dobra, zobaczmy, co takiego się tu kryje. Świetnie, więcej kryształów zakłócających. Tego mi było trzeba. Wow, co jest? O kurde! O sorry! Sorry, moja wina. Sorry, kurde. Mój trailer przypadkiem włączyłem. Jak wytegowywałem tego audio z poprzedniego odcinka. Ja pierdolę, tak patrzę, kurde, ten milion damage'a, co? Skąd? No, właśnie stąd. Kurde. Szkoda, że tak to wyleciało nagle, ale w miarę szybko to zdjąłem. Tyle dobrego. Dobra, zobaczmy, czy uda się trafić. Cyk! Bez problemu trafiłem, ale niestety nie zabiłem. Dobra, tu i tu. No, spójrzmy może najpierw w prawą stronę. Wróć, lewą stronę. Na prawie tak aktualnie jestem. Mam nadzieję, że to się nie będzie rozpadało. Ale chyba nie. Okej, przynajmniej odzyskałem to, które zużyłem. Sobie ładnie zdechł. Okej, a tutaj finalnie ląduję w tym samym miejscu. Spoko. Zobaczmy jeszcze, co jest z tej strony. Fragment promienistego ergo. Dobra.
Lecimy dalej w takim razie. Kółka specjalnego oczyszczenia, też dobra. Notatnik z czyimiś zapiskami do meldunku. To miejsce jest skażone, zostało już niewiele wody, uprzejmy pustelnik mnie poratował, ale zdaję sobie sprawę, że on sam długo nie pociągnie. Efektem ubocznym procesu neutralizowania zespołu petryfikacji są okropne mutacje. Wielu mieszkańców kratu zmieni się w truchła, potwory alchemików. W ostatnich chwilach życia umiem myśleć tylko o przyjaciołach. Lumaccio jest chory. O kurde! Medoro to zapisał! Lumaccio jest chory. Lumaccio, zakładam, że chodzi o pustelnika. Sofia zaginęła! Lorenzini stracił nadzieję. Ha nie żyje. Okej, okay, Ha nie wiem, kto to może być. Jeszcze, bo może się dowiemy. Lorenzini to wiadomo, Venini. Ale Sofia? W sensie ta Sofia? Która nam pozwala ten? Która nas ożywiła? Ryzykowaliśmy życiem i walczyliśmy na każdym polu, ale nie zawsze można doczekać nagrody. Coś jednak po nas zostanie, coś czego władza i kłamstwa nie zdołają przykryć. Prawda. Ktoś odkryje prawdę. Ktoś ujawni kłamstwo. Robię krok naprzód z myślą o tych, którzy nadejdą po mnie. Tak widzę swoją rolę. Jestem Medoro, dziennikarz. Moim orężem były prawda i pióro. Teraz zostawiam swe zapiski tobie, odwiedzającemu to miejsce. Podpisano Medoro. Okej, okay, czyli przyjaciel Alidora, tego prawdziwego, nie żyje. Ciekawe, co jest z prawdziwym Alidorem. Czy też nie żyje, czy może po prostu jest gdzieś uwięziony? Osobiście wolałbym to drugie, ale jako już mamy do czynienia z Souls-like'iem, no to będzie mu się niszczyć, żeby oszust tamtego prawdziwego Alidora zabił. W kierunku idę do Stargazera. No, w tym kierunku w sumie też. Tylko do niej mogę się zawsze wrócić. Co sprawiać? O, dobra. To jest też schody. Schody, Boże. Drabina. Schody. O, i skrzynka. Okej, okay. Co jest w skrzynce? Kwarc! Pięknie! Boom. Nice! Parada mi chyba weszła. Znowu! No i ładnie! To lubię! Okej. Okay. No to wyszło ładnie. No bardzo. Łańcuch. W ogóle, kurde, łańcuch to jest chyba rzecz, którą z tych rzeczy rzucanych używam najmniej. Jak już czegoś używam, to albo jest to kula, albo granat, albo ostrze piły, ale łańcucha prawie w ogóle. Raz go chyba wykorzystałem, jak walczyłem z tym wielkim klocem. Czy to jest tym zasranym klaunem, który mnie zabił chyba 3 razy, zanim go zabiłem. Dobra. Stargazer aktywny. Lecimy dalej. Kamień do przymierza. Czy udało się znaleźć kamień tej pierwszej kwadry? Czy może kwadry? Ten kamień pełni przymierza? W ogóle kamień pełni? Proszę, co to za kloc? No.
nieładne. Co to za pytanie? Za wcześnie. No dawaj. Dobra, chyba też mogę. No ile tego? Była słabego ergo. Dobra, a czego pilnował? Głowni czarnych... Po prostu czarnych nożyc do metalu. Okej. Okay. Może być, jak dla mnie. Weź, serio! Mógł spać normalnie w przepaść. Przesane ogniwo. Oj. Czekam. Luck. Pure luck. Takie coś. O nie! Ja pierdolę. Kurde. Krok w złą stronę. I wszystko wystarczyło. Wróci, to wystarczyło. Żeby mi się spłaźnił w taki sposób. O Jezu, no tak! Dopiero teraz mi się rozkład nabił. Do rozkładu dochodzi wskutek nagromadzenia zwierząt kwasu. W stanie rozkładu zdaje on bohatera, jak i potwory stają się bardziej podatne na kwas. Zdaje on bohaterowi ciągu obrażenia od kwasu oraz redukuje wytrzymałość broni. Zwiększa także obrażenia od zniszczenia zadawane potworom. Im większa odporność na kwas, tym wolniej wypełnia się pasek rozkładu, aby pozbyć się zmiany stanu z korzystaniem tego oczyszczenia. Okej, czyli w sumie kwas to jest taki 50-50. W sensie zatrucie zadaje nam tylko obrażenia. Kwas może i niszczy nam broń, ale też jakby tak troszeczkę ją buffuje, mam wrażenie. Chyba że chodzi o to, że jak właśnie jak potwór, czy tam czy enemy jest właśnie pod wpływem kwasu, no to wtedy on dostaje większy damage. Co nie powiem, miałoby to nawet większy sens niż to, co ja przed chwilą miałem. Skubany, idzie tu! Jebany cebu, kurwa, cymba, no kropka, co? Jać! Skubany idzie tu! Rozwiązanie! Rzuć się w przepaść, kurwa! To ci pomoże! Jezu! Dlaczego ja czasami po prostu jestem debilem w jakichś sytuacjach? No co? Jeszcze raz? A, gacia! Udało się! Woda jest dziwna. Nie wiem, kiedy to się zaczęło, ale moje łzy i krew stały się niebieskie. Oj. Okay. To, jak wiadomo, to źle. Okay, ale kto to zapisał? Ten pustelnik, czy może Medoro? Widziałem objawienie niebieskiego motyla. Poprosił mnie o uwolnienie z temporalnego więzienia. Dobra, jak nic, pustelnik to pisał. Wróżka jest daleko, wróżka płacze, ramiona zegara krążyły bez ustanku, szukając przyszłości chłopca. Proszę, mowa o nas. Daj mi wyjść! Thank you.
To był albo pustelnik, albo Alidoro, ale ma... Może Alidoro, albo Medoro, ale mam szczerą nadzieję, że pustelnik. Pozwalają tu tekst motyla. Pamiętaj, że jesteś człowiekiem. Pora wyrwać się ze sznurków. Okej. Okay. Safe. W sejfie. Strój myśliwski czarnego kwota i kolejna sztuka kwarcu. Okej, okay, czyli cała taka lokacja do minibossa i skarbu. Spoko. Mi tam pasuje. Kurde, mogę do hotelu teraz wrócić. Bo w sumie zrobiłem już tutaj co chciałem, nie? Jeszcze najpierw tutaj, potem do hotelu. Gdzieś tutaj są drzwi, ale jeszcze mamy broń do sprawdzenia. Sprawdźmy. Tutaj. Czarne nożyce do metalu. Okej, okay, a tak. Dobra, ładowanie pulsu lepsze, ale tylko nieznacznie. Dobra. Co? Nie. Co jest? Nie chciałem bez mnie tego wyrzucić cię tu. Tutaj burza cięć znamy. Parowanie gardą też znamy. Okej. Okay. Czarne nożyce do metalu wyprodukowane przez kompanię Veniniego, stworzone ze skompresowanego kryształu ergo podgrzewacz wydziela potężne ciepło i jest w stanie przecinać z łatwością nawet mocny pancerz. Ergo. Sam fakt występowania tak niezwykłego minerału w kracie z błogosławieństwem. Skąd jednak się wzięło? Z notatek Veniniego. Rękojeść przecinaka do metalu została sporządzona z czarnego żelaza o znacznej odporności na ciepło. Obcinarka była jednym z pierwszych wynalazków Veniniego. Nawet ludzie wyśmiewający jego zainteresowania nie mogli mu odmówić smykałki do interesów. Okej, okay, wygląda spoczy. Nie ma wbudowane ataki ogniem i to jest taka większa broń, co mi się akurat podoba. Dobra, gdzie mam iść to podobne? Serio? Tak po prostu tutaj w lewo? A no tak! Przecież tu było zamknięte wcześniej! Dobra. Otwieramy. Co mamy tutaj tym razem? Ku pamięci metalowego anioła, nasza podróż toli droga jego śladami. Tutaj. Piosenka dnia. Ktoś skradł serce kieszonkowcowi, który zbytnio zaufał swojemu szczęściu w hazardzie. Okej. Okay. W sejfie. Strój roboczy, majster pracowni i amulet tragarza plus jeden. Proszę. Okej, okay, opis jest identyczny, tylko po prostu jest lepsze. Łoch, sporo bym mógł nosić więcej. Ale nie, poproszę o więcej HP. Aż tak mnie nie boli jeszcze ten udźwig i raczej boleć nie będzie. Dobra, strój. Roboczy Związku Pracowni. Krat, stolica automatycznych marynek, został wybudowany ich rękoma. Maszyny, kolejka, broń i zautomatyzowane marynetki stały się podstawą bogactwa kratu. Geppetto i Związek Pracowni byli prorokami i poszukiwaczami przygód przecierającymi szlaki tego złotego szlaku. Okej, okay, nie wygląda źle. Możemy się w nim pobujać. I jeszcze czarny kot. To zapasowy komplet, skradziony przez rzeźmieszków zwabionych jego jakością. Jako kot żyjący samotnie w slumsach nie ufał nikomu oprócz siebie powinno być. To się zmieniło, kiedy spotkał lisicę. Okej, okay, no szaty kotała widzieliśmy na nim, no więc pobujajmy się w tym póki co. No i dobra. Ogarnięte. Oto do hotelu w takim razie. Go! Wow,
kurwa, ale zabawne. Dobra. Zagraj pewną gamę. A, czekaj, czy ja dostałem właśnie jakiś przedmiot od tej? Dostałem nowe nagranie. O, to było to chyba. Misty Era. Aby ochronić ukochanych, czasem trzeba przebrnąć przez trudne czasy i stanąć z podniesionym czołem. Nawet w czasach, gdy nigdy nie wiadomo, co stanie na twojej drodze, pianino jest pełne emocji. Misty Era będzie ci towarzyszyć podczas mglistych, krackich poranków. Spoko. Chyba ma tylko 5. Mógłbym mieć 6, gdybym lepiej ten wątek z tym znakiem prowadził, ale... Chyba i tak nie da się mieć wszystkich nagrań za jednym podejściem, więc... I tak mnie czeka drugie podejście. Zobaczymy. A właśnie, dobra, poszukaj dalej. Proszę, już 19 mam kwarców. Tutaj niewiele, tutaj nic. No nie, nie widzę niczego. Czy będzie nam po prostu powiedziała, jak to zagrać? Dobra. Odegraj pewną gamę. Ej, to było z menu głównego. Jedziemy, nieźle. Wejdź się do relikwii Trismegistosa, proszę. Ciekawe. Who would have guessed all this was beneath the hotel? Wait, is this the relic of Trismegistus? You know, it's the strangest feeling. I think I've been here before. Maybe I haven't gotten all my memories back after all. I don't know exactly what's going on, but someone was dragged away from here. We have to follow. Hurry! Odcięte podziemia. Jestem pod ziemią, lecz widzę motyla. Oszalałem, czy pochodzi z innego świata? Kto wie? O! Ciekawe. Kurde, trzech na raz to jeszcze nie było. Jest kamień pełni! Super! Ulepszona chemiczny wzmacniacz. Okej, to już będę mógł moją broń ulepszyć na full, co mi się podoba. Torba techniki. Ale tu jeszcze też normalnie, więc... Siema. Dybalu. Głupie. Garda jak człowieku myśl. No bez jaj!
tych. Żelazny mur, co? Zwiększa stopień redukcji obrażeń fizycznych. Czasem zamiast na ataku trzeba się skupić na obronie. Podtrzymanie żelaznej ściany ma jednak swoją cenę. Takie sobie. Proszę, proszę, kogo to moje oczy widzą? Chyba zdrajcę. Halabarda przeklętego rycerza. Okej, to jeszcze ładna przejście otworzyła ta marionetka. Kto w takim miejscu montuje telefon? And it's another lovely day in Crotch City. What a time to be alive! Or a reasonable approximation, revived! Soon, this little dance of ours will come to an end. No one's ever danced longer, I promise, my friend. Will you stay with me too and face whatever is coming? For today's a new day and we have to keep running. I knew that you would, and I find that refreshing. So, the King of Riddles will now hear your confession. Blind confessions reveal one's true guilt. True confessions of blood being spilt. This one's black and white. A no or a yes. Is Geppetto's creation a killer? Confess. Kurwa, nie wiem. Finalny klucz. Na to wychodzi. Okej, no opis jest taki sam. Wygląd chyba też. Nazwa tylko jest inna. Come on! O nie! Wiecie, autentycznie był pierwszy raz od dawna, kiedy skończył się ogniwa pójść.
zwykły przeciwnik, więc... Dajcie sobie... Więc ten lód nie jest... Znaczy, tak, lód nie jest jakiś mega... O serio? To już jest boss? Okej. Tego się nie spodziewałem. Lud nie jest jakiś mega szalony. O, to trzeba powiedzieć. Dobra. Kurde, ja jestem w stanie tu doskoczyć. Wiem o tym. Tylko muszę dobrze wyczuć moment. A poza momentem wypadałoby też dobrze wyczuć miejsce. Dobra. Nie. Życie chcę. To zamieńmy na amulet kota, żeby mniej damage'a dostawać. No, mam cię. Mamy pierwsze kwadry. Spoko. O kurde, aj, za nisko. Za nisko zaskoczyłem. To mi akurat służy teraz takie chodzenie. Ja sobie pochodzę, pozbieram te jeszcze dwie rzeczy. Może zdarzy mi się zdrowie na razie regenerować. Zanim wejdziemy na bossa. Też kamień pierwszej kwadry, spoczy. Kolejny mechanizm legionu tutaj też znalazłem. Też miłe. Ale zanim zawalczę z tym bossem, ja bym się do tego całego Alidora przeszedł. Jeszcze raz na ochronę Geminiego. Bo tu mogę zawsze się wrócić i ich po prostu pokonać szybciej, sprawniej. Zwłaszcza, że ta marynetka już nie będzie przeszkadzać, więc nie zużyję tylu ogniw. Ale tego Alidora chcę, kurde, namierzyć. Raczej osobę, która się za niego podszywa, która się pod niego podszywa. O! A, kurde, już myślałem, ale nie. Okej. Fuk, samolikiem ta pułapka. To jest kolejna. Śmierza. Lewa. Gwiazdy. Ten jak się tam schował, skubaniec. Dobra. Okay. Mam miejscówkę z pułapkami. Nic więcej. I to lecimy jeszcze bardziej do tyłu. Co nie? Tak. Okej, okay, no to drugą ścieżkę muszę teraz znaleźć. Ile jakaś tu jest. Ale musi być, przecież do tego Alidora się trzeba jakoś dostać. Chyba, że z nim przyjdzie mi pogadać dopiero jak zawalczę z bossem, co w sumie jest bardzo prawdopodobne. Kurde, cztery ogniwa pulsu. Ewentualna ta możliwość odnowienia ich. No, to jest ciekawe. No, bo tutaj wchodzę na górę, to jest tam tutaj. Zobaczmy, tam jest Alidoro. Tutaj. Tu nie. Tutaj jakby. Nie, tam jest jakby wyjście. Dobra, nie. Jak nic, dopiero po walce z bossem z nim zagadam. Ale nie ukrywam, że z nim zawalczę, bo z wielką chęcią bym mu ten jego parszywy ryj rozkwaszył. No tak, jak nic. Tutaj wejdziemy, potem na dół. Jest to przejście do... O! Dobra, to pozwalało. No, tędy, tam i tam jakoś wyjdziemy na górę. Do niego. Dobra. Okej.
Czy ja chcę zużyć teraz kamień leczenia? Nie bardzo. Dobra, z czym przyjdzie mi walczyć, nie mam bladego pojęcia. Ale ustawmy sobie coś na start. Może granat? I co jeszcze? Próbował chyba tak nie bardzo. Jezu, ale to ten kryształ ergo? 7000! Ja pierdolę! Jest nowy opis. Ergo, te kryształy erga uważa się za drogocenny materiał, a także porządny posiłek dla tych, którzy są nimi zasilani. Ja chcę zobaczyć animację niszczenia tego, bo musi wyglądać świetnie. Łańcuch, kurde. Dobra, próbujmy, dajmy łańcuch po raz pierwszy od nie wiem jak dawno. O, dobra, wiem z kim będziemy walczyć. Jest trumna. A jaki był boss z trumną? Oczywiście całe bractwo kulików. Jakby to Elmer powiedział. Widać ich to w ogóle? Nie, pewnie nagle zeskoczą gdzieś z góry albo się zespawną. Gdzie idzie. No, przeszli sobie z góry oczywiście. Teraz na... Wcześniej była zwykła drewniana, teraz opalona jeszcze łańcuchami? Kurde, miałem tą halabardę jeszcze sprawdzić. Ja pitol. Accept your fate. Death has come for you. Założysz się? I'll kill you, just like Big Brother wanted! Ej! Kurde, się zmienić medalion! Zapomniałem o tym! O! Dobra, mam czas. Nie to, tu. Zmieniam kota na... Właśnie obrażenie się w kolumnie. Pojedynczo. All right, demonstration time. Who wants to watch this guy break apart? That stupid puppet. Be out. Ja nie wszystko próbowałem! Do tyłu. O ty skubańcze! Tak chcesz się bawić, to dotrzymaj. Even if we just bait by time. O, ładnie. Maklery od razu. Polamy broń. Ja też nie naspawałem, to jest głowy. Zjawa naprawdę się przydaje, mózg bardzo dobrze zwraca uwagę. To jest maniak czy ekstrem? Maniak. Maniak za chwilę też. O, no chyba nie! Even if it's just temporary, brother, you are winner! Może lepiej, nie? Okej. Podleczyć się. Ja dostałem wrażenie. Ja napadła niestety. Ale pomogę wystarczająco długo. Ok,
Jest! Dobra. Co to było? Czyli tak jak przerwało. A, dobra, dlatego. No jeszcze się tego broni. Przed całą tą akcją. Przed całą akcją. Przed moim atakiem. Jest! Jest! Padł! Pięknie! Bractwo wyeliminowane! Jedna sztuka kwarcu za takiego bossa? Przecież to jest jakiś żart! To 4 sztuki kwarcu powinny być! Chociaż 2. Nie jedna. Dobra, zregenerujmy się. Drzewo jest pełne owoców. Dobra. Trudno, nie będę teraz tam leciał specjalnie. Bym grał sam? Być może. Teraz nie bardzo. I zobaczmy, czy miałem rację, czy idziemy teraz ku temu podrabiańcowi Alidora. Okej, okay, I give up. Just don't kill me. No, co masz do powiedzenia, cwaniaku? Oh, amazing. I didn't expect you to thrash those rabbit fellows too. You're here looking for Geppetto, aren't you? The fox and the cat have got that old man. They took the submarine from that dock over there. They probably went to the alchemist's isle. There should be another one. You should commandeer it. If anyone asks, I didn't see anything. There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Możemy go zaatakować. Oh. Good choice. I, Alidoro, am too great a treasure hunter to just disappear. My admirers would wonder. See for yourself. I sell only the best. Ta-ta-ta. Dobra, tu nie ma nic nowego. There should be something left at the dock. Okej, powód zdrady. No, tłumacz się. I'm just a guest here, with no special obligation to the hotel. But if you still want to hear, the alchemist said they would help me escape from the city. Talk about an offer I couldn't refuse. I can't live in the hotel forever. I need to move up and move on. Also, there was someone who was so annoying. That's all. Does that suffice? Nie. There should be something left at the dock. If anyone... Kim jesteś? Right. I had a feeling you would ask sooner or later. It's because of that girl, isn't it? I am not Alidoro the Hound. Not the real one, anyway. I used to be Alidoro's partner. I admired him, to be honest. He was amazing. Amazing at everything, except making a profit, that is. But he didn't need to cut me off just because I sold some antiques. I mean, what's a few antiques when you've got bills to pay? We argued. One thing led to another, and I had to kill him. But stealing his identity was the logical next step. My original code name is Parrot, after all. Fitting, isn't it? Oh, he was also from the country of the morning. Maybe he shares some blood with the girl. And that's my story. Tragic tale. Do you want to hear more? There should be something left at the dock. There should be something left at... Oh, what a murderous air you have. You're going to kill me? I know what you are. You're Geppetto's puppet, aren't you? If someone isn't trying to kill you, you can't hurt them either. That limitation makes it seem like your creator didn't trust you very much. Smart of him. So, what will it be, Mr. Handsome Idiot? Leave quietly? Or shut up and buy something? Taki jesteś cwany? You've got to be joking! Don't come any closer! O, co się stało? No co się stało? Aż na tobie znowu broń wypróbuję. Zobaczmy, gdzie to jest. Halabarda. Włączone cięcie, parowanie gardą. O, co się stało? A w sumie nie obchodzi mnie to. You're like a human. Że mogę go spalić.
dobra, kolejny zaszyfrowany pojemnik zdobyliśmy. Tym razem prawdziwego Alidora. Wielka kolekcja Veniniego? Dziękować! Lubię to. Bardzo. Ej, kurde, ale ta halabarda to wygląda jakby się urwała z Polski, nie? Popatrzcie, kurde. Biało-czarno-białe? Hmm? Znaczy biało-czerwone, znaczy się? A nie! Dobra, tu jest dalsze przejście. It was a total attack. The Black Rabbit Brotherhood, the Fox, the Cat, and Alidoro too. I don't even want to guess what they might be planning, pal. This way must lead to their headquarters, shall we? Trzeba, prawda? Proszę, proszę. Ale jakie my wieści teraz do hotelu zaniesiemy? No, głównie gień. Hey, look! That lever resembles... Yes! It seems we can use it to call a submarine. Okej, okay, to za chwilkę. Zobaczmy... Tutaj. Zapraszamy wszystkich na ceremonię budowania najnowszej łodzi podwodnej kopalni Veniniego Pistrisa. Przyjście ujrzy na własne oczy olśniewające majestat Pistrisa. Wymiary, wyporność, prędkość, sposób napędzania, silnik orientacyjny i akumulatory kwasowo-ołowiowe. Pistris porusza się dzięki najnowszemu narządowi motorycznemu od pana Veniniego. Silnik Lorenzini, opatentowany produkt nazwany imieniem pana Veniniego, nowa metoda generująca większą moc poprzez elektrostymulację erga. Akumulator kwasowo-ołowiowy, dodatkowe źródło zasilania, co więcej służy również jako balast na dnie łodzi podwodnej. Cóż za innowacyjne rozwiązanie, jedyna w swoim rodzaju okazja, aby zobaczyć przyszłość światu miasta nauki, nie przegapcie, dołączcie do nas. Dobra. Dung za weiche, Pinocchio. Listen, pal. Nice landing, but, let's not make it a habit. What the... Hey, it's... Sophia. Hey, co tu robisz? I am finally meeting you here. You're a clever one. So it shouldn't surprise you that the Sophia at the hotel isn't really me. My real self is on the upper part of the abbey. I became his tool a long time ago. I have endured such pain. My soul split into pieces. Truth is, I guided you this far not to save Kropt, but to save me. I felt guilty about that. But I was so elated when you answered my call. Despite it all, I thank you. My spirit and my body have lived apart for too long. Perhaps in death, they will reunite. In peace, I'll grant you my power before my spirit diminishes further. Stargazer will guide you, clever one. If you find my body, please help me find peace. My guidance ends here. After images of memories rage on the seaside because of Ergo, please be careful. Okej, okay, czyli poniekąd miałem rację, że to jest jakby jej iluzja. Okej. Okay. Jest to Stargazer może? Nie!
Dobra, to uno momento. I can't hold out forever, but I'll support you. I am the daughter of Valentinus, leader of the alchemists. Simon was my father's right-hand man. Ambition overwhelmed him, however, and he spread the petrification disease, taking countless lives. Why would he do that? I don't know. But he brings a dark world upon us. That's for certain. Stop him. However you can. The petrification disease freezes time and memory within the afflicted body. Ergo is the purified essence of that life, trapped by the petrification disease. When I discovered that, it opened my eyes, and I was able to manipulate time using Ergo. Simon, on the other hand, is trying to use my power to fuel his ambition. I wound back your time to protect you, so you could stand against him. So stop him. Save Krat. Okej, nieźle. Bo kurde, nie zamierzam. Czekaj, mogę się cofnąć? No właśnie, nie mogę. I nie zamierzam, dopóki nie znajdę jakiegoś Stargazera, a musi jakiś tu być. Dobra, wróćmy jednak na... Właśnie jak to wygląda. Dobra, tak. Dobra, wróćmy do rozpływacza oczywiście. Dobra, zajrzymy się po tej plaży, bo dopóki nie znajdę Stargazera, to ja się z tej plaży nie ruszę. Ale mówiła Sofia o jakichś wspomnieniach. Moje pytanie. Okej, okay, tutaj coś mamy. Czy te wspomnienia będą tworzyć potwory, znaczy potwory, będą tworzyć przeciwników, czy może będziemy w stanie po prostu zobaczyć czyjeś wspomnienia? Jak być takie ostatki, jak w Sekiro na przykład. Okej. Okay. Porozmawiaj, chyba bardziej obejrzyj. I wanna go home. I don't wanna be here. How many sleeps till daddy's back? 10 sleeps? 20? Soon enough. You know he's quite busy. While you wait, why don't you play with a new friend? His name is Romeo. Okej. Kim był ten dzieciak? To był Carlo? Hi! Are you training to be a stalker too? Let's practice together. Call me Lampwick. Okej, okay, tego nie kojarzę. Wyschnięty trup. Nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć, jak długo tu leży. Kolejne dwa. I kolejne wspomnienie. He didn't even come to your graduation. I don't care if an old man like that kicks the bucket. Don't say that. It's nice you got any family at all. Let's start talking about this. Oh, she's here. Grab her. Okej. Okay. Naprawdę fajne uzupełnienie fabuły. Ale jednocześnie chciałem też wiedzieć, kim są tak naprawdę jego te postacie. W sensie głównie Knot po jego... A on to nawet nie mam pojęcia, kim on jest tak naprawdę. Su, ale ile tu jest Erga, nie? Że takie kryształy powstały i w ogóle to, które cały czas jest tam ssane do góry. I to jest się ergo w ogóle z całego miasta chyba.
Please teach me how to use a sword. You're a legendary stalker. Ugh, so annoying. Gemini, get rid of him. I'm off. Gemini? Ej, Gemini, może byś się odezwał? Chyba coś dla ciebie. O, kolejne wspomnienie. Razem czerwone. Co to oznacza? Aha, że ktoś umarł? My God. No. I'm sorry. I was too late. I wish I got here sooner. If I had known this would happen. To jest Stargazer. O, i to mi jeszcze podbiło ten. Człowieczeństwo, nieźle. No ja pierdolę, co to, co kurwa tym razem? To nie są, to są te z dworca? Ja, i tutaj są aż dwa. Zajebiście. Dobra, nie no, wracamy teraz do hotelu. Bo wręcz trzeba. Czarne wybrzeże. No, ale kurde, jakie my teraz wieści do hotelu zaniesiemy, to jest niepojęte. No, teraz oczywiście Sophie nigdzie nie będzie, ale fabularnie jest wyjaśnione, dlaczego możemy sami awansować już przy tym. Nieznana pora jest w ogóle. Nieźle. No matter what fate brings us, serving her welcome. Dobra, tutaj nic nowego nie ma. Ani w tekstach, ani w niczym. Dobra, no to najpierw do Gieni, myślę. I heard a rumor from a recent arrival. Is Alidoro truly dead? I don't know what to think. I didn't get to repay him yet. Honestly, I did think it was strange. The more I saw of him, the more different he seemed from the person I knew. I wonder what the real Alidoro was like. Is it true? It's a hard thing to let go. Never getting the chance to know the real hero. He died so suddenly. How sad. I don't know what happened, but I hope it was painless and he's at peace. Thanks for finding out about his death. Here's a gift. Okay, kolejna płytka, którą przesłucham poza nagraniem. You're here. That's... Dobra, ale mogę wreszcie pobawić się w Upgrados. Z wielką chęcią to zrobię. Dobrze. Venini myślę będzie miał coś fabularnego. At the house of Venini. Pulcinella, trzymaj. Ah, Master Venini's collection box. You have been busy, sir. The house of Venini deals only in masterpieces and works of special genius, sir. And I'm pleased to say that for you, the private reserve is open. At the house of Anin. Co my tu mamy teraz? Nowe kamienie szlifierskie i nowa broń. Pięknie. Dobra, korba zaawansowania. Wykupmy. Kamień zniszczenia. Tymczasowo zwiększa atak ogłuszający. Okej. Okay. W sensie zwiększa szansę, czy po prostu szybciej można go nabić? Satysfakcja zwiększa współczynnik krytów. Rozkruszacz ciał, taka broń, wzmocniona wyściółka ARK, wielowarstwo wyściółka ARK, amulet transformacji, zaawansowanie plus 4, nie. Niebieski amulet straży, zwiększa maksymalną ilość życia, energii Legionu. Wow, ej, to nie jest amulet od Sophie? Dziewczyna z rodu Monadów poczuła ból marionetki i popadła w smutek. Wykonała specjalny amulet mający pomóc konającej marionetce dojść do siebie. Okej. Okay. I wyściółka pancerza.
Dobra, no to mamy już chyba wszystko wykupione. Ja mam jaką wyściółkę teraz? Wzmocnioną wyściółkę Belfort. Okej. Okay. Przebicie uderzenia. Weźmy też wzmocnioną wyściółkę Ark. Dobra, Venini, co masz dla nas? I can hardly believe it. But the ergo readings you gathered leave no doubt. No doubt at all, you see? Okay, Venini, breathe. Despite your best efforts, they can't read your mind yet. My friend, my apologies. But when you hear this news, you'll be excited too. The puppets were being compelled by the Grand Covenant. But they were communicating with each other, with wavelengths. This is beyond anything I'd imagined. They were not built with this kind of intelligence. I did the best I could to decipher the wavelengths, but there was considerable noise in the signal. Care to give it a listen? Carlo, I hope you can hear me. The laws of the Grand Covenant bind us. We're his puppets. First law. All puppets must obey the Creator's commands. Law Zero. The Creator's name is Geppetto. Giuseppe Geppetto. Ah, did you hear that? The last part sounded important, but there was too much static. Ah, tell me you heard it, please. We need to find the cause of the frenzy, and this may be our best chance. What or who was behind the frenzy? Musimy skłamać, żeby dostać lepsze zakończenie. Nic nie słyszałem. Really? Nothing. Ah, I've tried everything I can think of, but I keep coming up empty. All I wanted was to stop anyone else getting hurt. At least hurt by murderous puppets. Not even I can abolish all pain everywhere. Ah, no, you cannot give up, Venini. You are Venini! And Venini always finds the solution. I think we can't put it off any longer. Geppetto is the last hope we have. I've exhausted my talents here. These clues, I could find them, but interpreting them is beyond my abilities. We need the man himself. You must save him, compagno. You and Geppetto are the only ones who can save Krat. Przeklinam moje analityczne myślenie. Kurwa, wiedziałem, że to Geppetto! Sam do tego doszedłem dosłownie 2 albo 3 odcinki temu! I always welcome... Che bello! A brand new design! No, a whole new model! What a thrill! And there we are. Done. Even a brand new model doesn't stand a chance when you're dealing with genius. But the device bordered on genius itself. Required all my intellect. If you ever meet the creator, get me their calling card, won't you? No, oh, sorry, I'm sure you're busy. Just let me know if you ever find out. Najdroższa ukochana siostra. Serio, Alidoro jest bratem od genii? No kurwa! Boże, dobrze, że zabiłem tego śmiecia, nie? Który się pod niego podszywał. Przynajmniej pomściliśmy go. Najdroższa ukochana siostro, proszę wybacz bratu, że odszedł, niczego ci nie mówiąc. Nie wyrzucam tego listu, choć nie wiem, kiedy nadarzy się ukazała, żeby go wysłać. Ścigają mnie, ponieważ poznałem największy sekret Kratu. Zapewne uda mi się z tobą spotkać, jeśli alchemicy opuszczą tę ziemię. Lecz nim to się stanie, pozostanę skazany na pilnowanie ciebie z oddali. Pragnę cię chronić tak długo, jak nie możemy tu mieszkać w pokoju. Tak samo jak wtedy, gdy uwolniłem cię z wieży pracowni. Wspaniale byłoby, gdyby pewnego dnia ludzie poznali prawdę. Niektóre prawdy lepiej jednak aby pozostały nieznane.
U alchemików przyszło mi wielokroć widzieć, jak okrutni potrafią stać się ludzie. Ujrzawszy wszystkie te eksperymenty i koszmary, za które są odpowiedzialni, uznałem, że nie ma żadnego Boga. Zamiast się ujawniać i ryzykować twoim życiem, wolę zniknąć na zawsze. Jeśli jednak kiedykolwiek przeczytasz ten list, proszę zapamiętaj mnie. Przybyliśmy zza rozległego oceanu. Żywię nadzieję, że twojemu życiu towarzyszyć będzie jedynie prawda i zostawią tu twoje imię. Wiem, że tutejsi nazywają cię po swojemu, Eugenie. Ale to imię cię chroni. Proszę nie zapomnij swojego prawdziwego imienia. Na imię ci... Końcówka jest nieuszkodzona, więc nie się odczytać. No Jezus, serio! To jak się nazywa? Kurde, ej, ale może sama powie. You are here. No nie, serio, nie mogę jej tego dać? No ale skam. Ale skam. O serio, totalny skam. Dobra, zobaczmy ten portret, czy coś się zmieniło. Czy to wystające z tego jest większe, czy nie? Tak, jest większe, widać. I to znacznie. No nic z tym nie zrobię ciągle. Boże, Sofia, Antonia, powiesz coś? Apparently I must be careful. Nie, nic. Dobra. Kurwa, ale dlaczego Geppetto wywołał tę furię? O chuj mu chodzi? Syfhorst, rozpierdol, rzeź w całym mieście. Po co? Po co jeszcze? Demon zapomniał. Naprawdę mnie ciekawi, do czego ta jak ta fabuła się rozwinie. Plus jestem też trochę ciekaw, co teraz. Bo jak teraz zgarniemy Ergo za bossa, to co, to dopiero kupujemy na ten? Dopiero kupujemy na nową grę, czy jak? Stalker, stalker. Stary, zawodzisz mnie, naprawdę. Naprawdę mnie zawodzi. Liczę, cały czas czekam, aż się w końcu odezwie. Powie coś więcej, bo ciągle nic. Dobra, no to co? Ja teraz se posłucham tych. Posłucham sobie melodii, żeby jeszcze bardziej podbić sobie człowieczeństwo. No a my widzimy się w kolejnym materiale, w którym będziemy eksplorowali tę całą, znaczy nie plażę, tylko cały ten klasztor, gdzie znajduje się ta wyspa alchemików. I nawet będziemy się tam bujali w stroju czarnego kota, bo już dużo, cały odcinek bujaliśmy się w tym jednym, więc możemy pobujać się w tym w kolejnym materiale. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!